Żołnierz Federacji Rosyjskiej wreszcie uświadomił po 7 miesiącach wojny. Coś uświadomił. Tak, no co tam doczytałeś? No tak, no co tam, doczytałeś ten rozkaz? Co tam jest napisane? No, czytać to doczytałam. Nawet wszyscy z Daszą już zadzwoniliśmy do Wojenkomu. Powiedzieli, że was odpuszczą, o ile się nie znajdujecie w jakiejś jednostce, w jakiejś specjalnej jednostce. Jaką macie jednostkę? 488. No jasne, po prostu... Ale to jest jakaś specjalna jednostka, czy jaka? Nie, jest to artyleria. A, no tak nam powiedzieli w Wojenkomie, że powinni was odpuścić. Może później jeszcze raz będą wzywać tam jak w ciągu 12 miesięcy. No ale tu na pewno nie da się wszystkiego powiedzieć. To wszystko zależy od sytuacji, dlatego że oni jeszcze nie określili, Ministerstwo Obrony nie określiło terminów częściowej mobilizacji. Aha, kategoria A i B, wszyscy pójdą. Przede wszystkim ci, którzy odbywali służbę, jeszcze nie wiadomo. Ogólnie, jeśli nie nazbierają aszników i beszników, o, MW, dzięki za tłumaczenie, Filip, płata z uwzględnieniem inflacji, 116 zł, 10 tych, dzięki bardzo, bardzo fajna wpłata. Płata z uwzględnieniem inflacji, dwukropek slash. Tak, dwukropek slash, dzięki bardzo, pozdrawiam, MM. No, nie spodziewałem się, no proszę. MW, nie MM. Dziękuję bardzo. A jak to się uwzględnia inflację? Plus 16%, tak? A aszników i beszników wszyscy pójdą, przede wszystkim ci, którzy odbywali służbę. No ale co mamy robić? Kontrakt mam podpisywać, czy co? Po co, synku? Czy nie, ty, nie wystarczy ci wojny? Ale co mam robić? Później znów do piechoty? Dlaczego do piechoty? Może was w spokoju zostawią? No dobra, zobaczymy. Jeszcze mamy cały miesiąc. No w ogóle wyobrażasz sobie, oni w Moskwie na dworcach postawili te punkty poborowe. Pizdziec. Po prostu namioty stawiają, namioty ogłaszają, że pociągi chodzą tam, siam, a tu nagle proszę punkt poborowy. I już wczoraj dopiero podpisali wszystko, ludzie już wczoraj od razu po tym jak podpisali, dostali wezwania. Wyobrażasz to sobie? To wszystko już było przygotowane wcześniej. W porządku. W ogóle trzeba tego chuja zdjąć z władzy, pierdolić tego prezydenta. Ta wojna nikomu na chuj nie jest potrzebna. No oczywiście. Nie jest mi ani zimno, a nie w ogóle jestem obojętny, co tam w tej Ukrainie. No właśnie.